Mieszkają w różnych krajach, mówią różnymi językami, ale łączą ich wspólne cele. Przede wszystkim chcą czcić Boga, Jehowę, o którym mówi Biblia. Poza tym ze wszystkich swoich sił chcą naśladować Jezusa Chrystusa. Co roku Świadkowie Jehowy organizują kongresy o innej tematyce, o innej myśli przewodniej. W tym roku hasło przewodnie kongresu Świadków Jehowy na całym świecie to naśladujmy Jezusa. Świadkowie Jehowy dostrzegają ogólnie, że mnóstwo ludzi dużo słyszało o Jezusie, ale szczerze powiedziawszy mało kto coś potrafi o Nim więcej powiedzieć. W programie tego zgromadzenia bardzo dużo razy przybliżamy Jego wypowiedzi, które są zanotowane w Piśmie Świętym. Cytujemy Jego wypowiedzi wprost, odczytując dłuższe nawet fragmenty Biblii. W Polsce w tym roku przygotowano 33 kongresy w 26 miastach, w tym m.in. w Ostródzie, na terenie Expo Areny. 45 okolicznych zborów Świadków Jehowy zgromadza się tutaj na arenie w liczbie około 3,5 tysiąca wyznawców i sympatyków. Kongres w Ostródzie organizowany jest już po raz trzeci. Drugi raz w Centrum Targowo-Konferencyjnym w Warmii i Mazur. To jest dla nas doskonały obiekt, no bo dzisiaj, jak widzimy, aura nie jest sprzyjająca. Pada deszcz, jest zimno. My natomiast mamy tu komfort absolutny. Także jesteśmy bardzo zadowoleni z tego obiektu i ze współpracy z władzami tego obiektu. Kongresy trwają 3 dni. Najważniejszym wydarzeniem jest przyjęcie chrztu. To jest wzór, jaki zostawił Jezus Chrystus, który też oddał się Bogu poprzez chrzest wody. Co roku na świecie chrzest przyjmuje około 300 tysięcy wiernych. W Ostródzie tych osób było 18, między innymi pani Mirosława ze Szczytna. Tam na ten moment w zasadzie 20 lat. I przez te 20 lat poznawaliśmy z mężem Biblię. I widzieliśmy, jak zmienia się na plus nasze życie. Również pan Andrzej czekał na ten moment ponad 20 lat. Trzeba do tego dojrzeć, trzeba to zrozumieć, trzeba się czuć bezpiecznym, no i przede wszystkim szczęśliwym. Sam chrzest jest to usymbolizowanie swego osobistego oddania się Bogu, a więc mogą to uczynić tylko osoby świadome, nie niemowlęta. Żeby zostać ochrzczonym, trzeba najpierw dokładnie poznać wymagania biblijne. Trwa to często parę miesięcy, a nawet lat. A następnie dostosować swoje życie do tych wymagań. Religia zajmuje szczególne miejsce w życiu każdego człowieka i każdy pragnie, aby z tego tytułu był szanowany i tolerowany. Świadkowie Jehowy mówią o sobie, że są ludźmi, którzy starają się przestrzegać prawa i zasad moralnych oraz żyć w zgodzie z innymi.